Proszę Państwa, chcę zastrzec, to nie jest kampania przedwyborcza. To jest objazd kraju, w takich objazdów w dziejach Prawa i Sprawiedliwości, a przedtem Porozumienia Centrum było wiele, można powiedzieć, normalna praktyka, że tylko że to jest objazd największy z tych, który dotąd dokonywaliśmy. Nie ma jeszcze w tej chwili ostatecznie zatwierdzonych kandydatów w największych miastach, oczywiście Poznań do nich należy, także nie potrafię Pani w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, który byłby do przyjęcia ze względu na porządek wewnątrzpartyjny, bo ja oczywiście już wiem, kto tym kandydatem będzie akurat w tym wypadku. Tu już sporu nie ma, chociaż w niektórych innych miejscach jeszcze jest spór, jeszcze jest dyskusja, ale nie mam upoważnienia do tego, żeby o tym mówić. To samo dotyczy Piły, chociaż tu też prawdopodobnie możecie się Państwo domyśleć, kto będzie kandydat. No nie sądzę, że najłatwiej domyśleć się tutaj w Szczecinie. Tyle mogę powiedzieć. A dlaczego tutaj? No, mogę odpowiedzieć tak troszkę z rosyjska. Tak kazali. Bardzo proszę, pan był kolejny. Proszę Państwa, no podwyżka CIT-u, obniżka CIT-u jest bardzo ważna. Przy tym oczywiście tu chodzi o te małe przedsiębiorstwa, bo pozwala na z jednej strony ich rozwijanie, a z drugiej strony także pozwala na to, by szara strefa się kurczyła. Stąd to zjawisko, że obniżyliśmy CIT już poprzednio, nastąpił wzrost dochodów o 13%. Natomiast obniżka VAT-u przyniosłaby w tym momencie wyraźny spadek dochodów. A my przecież mamy wielkie programy społeczne, a także w innych dziedzinach, choćby program dotyczący obrony. W związku z tym musimy się liczyć z tym, jakie te dochody będą. Jeżeli tylko powstanie taka możliwość, żeby to się wszystko zrównoważyło, no to oczywiście nastąpią dalsze obniżki podatków, ale w tym momencie o tej akurat nie myślimy. Być może, że za jakiś czas ta obniżka nastąpi. Tego panu w tej chwili nie potrafię powiedzieć. Ta kadencja nie będzie trwała już długo. Być może w tej, ale to jest, sądzę, bardzo mało prawdopodobne. Być może w następnej. My jesteśmy za możliwie niskimi podatkami, ale też nie jesteśmy zwolennikami takiej sytuacji, w której państwo nie może zaspokoić no, podstawowych potrzeb, które są wspólne dla całego społeczeństwa. Bo to jest zadanie państwa i państwo musi się z tego zadania wywiązywać. Proszę państwa, jeżeli chodzi o podział powiatu, to nie będę się wypowiadał. Ja osobiście sądzę, że powiaty powinny być silne. Jeżeli są, to powinny być silne. Są w Polsce bardzo słabe powiaty. No, są powiaty, które tam nie mają nawet 40 tysięcy mieszkańców i to jeszcze na terenach, gdzie są niskie dochody na głowę. Więc to w moim przekonaniu wielkiego sensu nie ma. No, powiat nie jest po to, żeby pewna grupka ludzi z tego żyła, tylko po to, żeby dobrze obsługiwać społeczne potrzeby, no, szczególnie w dziedzinie oświaty i służby zdrowia, bo to są te dwie główne sprawy, które są przez powiaty zawiadywane, chociaż oczywiście są także inne. Więc to jest tyle. A jeżeli chodzi o to, co w tej chwili opozycja i media opozycyjne próbują przeciwko nam wykorzystać. Szanowni Państwo, no, kiedy przyszliśmy do władzy, kiedy przejęliśmy władzę, to w spółkach Skarbu Państwa zarobki były nieporównanie większe niż obecnie. No, pan Obajtek, obecny szef Orlenu, pokazał, że jego poprzednik zarabiał 6 razy więcej niż on. No i jakoś z tego powodu nie było żadnych awantur, żadnych akcji. No nie przypominam sobie, żeby TVN z tym walczył. Więc myśmy to bardzo obniżyli. No ale przecież nie mogliśmy tam trzymać tych ludzi, z których wielu, no w naszym przekonaniu rządziło bardzo źle, czasem i tak, że uważaliśmy, że to jest rzecz do sprawdzenia dla właściwych służb państwowych. I oni byli rzeczywiście stamtąd eliminowani. Nikt nie mógł nam tego zabraniać i my byśmy w żadnym wypadku nie mogli tych starych kadr, bardzo złych kadr, zostawić.
przyszły nowe, no i sięgaliśmy do tego zasobu, który mamy, niektórzy z ludzi przygotowanych. Na przykład jest podnoszony taki przykład osoby, która nie jest w Prawie i Sprawiedliwości, tylko w Solidarnej Polsce, pana Siwy, mecenasia Siwy. No to jest bardzo dobry prawnik, pracuje w zarządzie PGE, no tam się dużo zarabia, ale dużo mniej niż się zarabiało przedtem. No jak studiować tam z 2 lat, no to żeby oczywiście wychodzi duża suma, tylko szanowni państwo, jakbyśmy nagle w tej dziedzinie gwałtownie obniżyli płace, no to ludzie z kwalifikacjami by tam nie pracowali. Jest taka tendencja, żeby porównywać zarobki ludzi mających bardzo wysokie kwalifikacje do przeciętnej. No tylko nikt tego nie robi, na przykład wobec adwokatów, radców prawnych. Ja nie twierdzę, że jestem jakiś nadzwyczajnie zdolny, no ale sądzę, że dobrym radcą prawnym w Warszawie bym był. Tam bym zarabiał parę razy więcej niż zarabiam. Ja naprawdę na polityce nie zyskuję, tylko tracę. Biorąc pod uwagę doktorat z prawa, no i swoje dawne kwalifikacje, bo dzisiaj to już tyle lat, że minęło. No sądzę, że w ciągu tych prawie 30 lat legalnej polityki, przedtem byłem w nielegalnej przez wiele lat, no, nieporównanie się, jak to się mówi, lepiej ustawił niż się życiowo ustawiłem. Ale no, nie jesteśmy w stanie dokonać czegoś takiego, żeby ludzie, powtarzam, o dobrych, bardzo dobrych kwalifikacjach pracowali za takie sumy, które najwyraźniej dzisiaj są postulowane. No, ja bym chciał zapytać o płacę kierownictwa TVN-u. No, czy one są takie bardzo skromne? Ale czy mówisz, że poprzedni to był Krawiec? Znaczy, oczywiście poprzedni, żeby było jasne, poprzednikiem Obajtka nie był pan Jasiński, znaczy ja mówię o panu Krawcu, a nie ten z PO, a nie o panu Jasińskim, który ostatnio zarabiał tyle samo, co pan Obajtek. Natomiast, powtarzam, obniżyliśmy i teraz jeszcze zabieramy nagrody. A zabierać nagrody to znaczy obniżyć jeszcze w istocie około 40% płacone. Naprawdę w tej chwili wobec tego, co było za platformy, będą wielokrotnie niższe. Jeszcze o to mają pretensje. A że niektórzy z ludzi wykwalifikowanych jednocześnie byli działaczami samorządowymi, no nie można nikomu zabronić bycia działaczem samorządowym. Tak samo i posłem nie można nikomu być zabronić i teoretycznie poseł może być też prezesem spółki. Oczywiście nie zarabia wtedy w Sejmie, tylko zarabia spółce. My tego nie stosujemy, uważamy, że to jest niestosowne i niewłaściwe, ale prawnie, konstytucyjnie takiego zakazu nie ma. Bardzo proszę jeszcze. Proszę państwa, pan prezes Jarosław Kaczyński. Witamy pana prezesa Wojciecha Zachodniego.